Tradycja to tradycja. Przemarsz musi być. A dzień dobry. Który ja mam nad morzem latawiec w tej wielkości. No właśnie, no bo 90 się nie pierze, nie? Nie. Chyba nie. Ponad 20 minut żebrze w takim guwienku i utrzymuje 640 metrów. No coś cieńko idzie. Ojej, ojej, ciężko, ciężko. Myślałem, że dzierżej. Mura się rozpadła. A już zdryfowałem na północ, o dziwo. Nie wiem, jak to daleko jest. Jestem na 500 metrach, 60. Może pociągnie, może nie pociągnie. Ale to już się skończyło. Jest coś, czy nie ma? Nie o to chodziło. Ta chmura działa, ale jest za daleko. Przed nią będzie duszenie i nie zdąży dolecieć. Chyba będzie na tyle. Trzeba znaleźć jakąś łączkę, belek. Ale powalczymy. Kable jakieś, to muszę tu z tej strony. Pół godziny. Prędzej tu wielbłąda spotkam niż auto. Patrzy się na taki szlak, aż się człowiek pyta sam siebie, czy coś schrzaniłem. Przecież widać, że teraz to pracuje. A jak ja tam byłem, ani dudu. Teraz tu logistyka będzie nieciekawa. Leci się przyjemnie, ale potem trzeba chodzić. No i została jakieś godzinka, 45 minut marszu. No proszę, nic tylko brać. Jak dobrze znaleźć się z powrotem na lądowisku i startowisku. Dzięki. Nie ma sprawy. To. Taki plan. Zafur kotał i poleciał. Piękne szlaki, piękne chmurki. Oszukaństwo. Piękne.